22 września o godzinie 19 w Krapkowickim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny. Witam wszystkich zebranych na koncercie dla Emilki Kulak, która jest tutaj z nami. Proszę wstać. Potrzebuje pomocy, bo jest chora i myślę, że te osoby, które wrzuciły się do puszki, które przyszły ją wesprzeć, mają plus tam do góry. I życzę dobrej zabawy. Dziękuję. A przed nami teraz Janusz i Dominika Żyłka. Życzymy fajnego wieczoru, fajnego wieczoru. Cieszymy się bardzo, że jesteś. Do puszek nie mamy dostępu, że tak powiem, są pieczętowane. No co, dużo ludzi nie ma, ale zawsze jakiś to zysk jest, prawda? Dowiemy się, jak puszki pojadą do Wrocławia i rozpakują je, prawda? Tak, dopiero wtedy pieniądze będą podliczone. Wtedy dostaniemy informację, ile zostało zebranych tych pieniędzy. No a cukiereczek dostaje każdy, kto... Każdy, kto wrzuci jakiś pieniążek, cegiełkę. Witam organizatorkę, pomysłodawczynią tego kolejnego koncertu charytatywnego, panią Marzannę Burzyk, radną naszą. Czemu tak mało dzisiaj ludzi przyszło? Moim zdaniem były zaproszenia źle rozpowszechnione. Część oczywiście były tutaj w KDK. Plakaty były bardzo późno powieszone, ale ja się tym nie martwię, dlatego że te osoby, które przyszły, im zależy na tym, żeby cokolwiek pomóc. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, myślę, że następny raz będzie lepiej. Proszę Państwa, szczęście to jest wtedy, kiedy ludzie po prostu potrafią się spotkać. Dzisiaj ci, którzy przyszli, chcę im bardzo serca pogratulować, bo byście dzisiaj wygrali z największym wrogiem człowieka dzisiaj. Największy wróg człowieka to nie, absolutnie nie drugi człowiek, ale telewizor. Kochani, piosenki, które tworzymy z Dominiką, już 9 płyt i 4 religijne do tego, no piosenki, które traktują o tym, co najważniejsze w życiu. O rodzinie, o tym, co w rodzinie jest ważne, czasami co trudne, smutne, radosne, ale generalnie najważniejsze, bo jeśli ktoś dzisiaj mówi, że świat jest zły, to jest jedno antidotum na to. To jest dobre małżeństwo i dobra rodzina. To jest najlepsze. Jeśli ktoś wam mówi, że jest źle, nie. Bo my w rodzinie mamy dobrze. Dla tych, którzy podobnie myślą, piosenka pod tytułem Serce Tobie Dam. W międzyczasie witamy kolejnych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj obecnością nie dla nas, dla Emilki. Chwyćmy się za ręce. Nawet jak facet to faceta, to jest nieistotne, bo to chodzi o tą bliskość człowieka. Jeśli można, wszystkich prosimy. Dedykujemy tę piosenkę właśnie wszystkim. Wszystkim, żebyście mieli dużo wiary i takiej nadziei, która nie gaśnie. Za ten piękny wieczór. Yeah.
Życzę mi uśmiechu na twarzy każdego dnia, kochani. Każdego dnia uczmy się kochać życie. To będzie na pewno wisiało gdzieś u nas jako wielkie serca. A to do powiedziałeństwa. Aha, dobrze. Musimy zobaczyć ciociosą. Dziękujemy z serca. Panie zaprosimy bardzo, byście jeszcze nie wchodzili oczywiście. Za chwileczkę kolejne występy. Naprawdę warto, słuchaliśmy. A żegnając Państwa jeszcze raz, Dominika Janusz Żyłka. Dziękujemy za piękną chwilę. Bardzo, bardzo miło gościć Państwa tu ze Strzelec Opolskich i Pana jeszcze w dodatku wicestarostę z tak uroczą córką, aż żałuję, że ja już jestem żonaty i mam takie dzieci. Dużo energii pozytywnej tutaj przekazaliście. I Wy to na co dzień robicie? Tak, kochamy śpiewać, kochamy być dla ludzi, kochamy coś układać, co ludzie kochają i śpiewają z nami i jeżdżą tam, gdzie śpiewamy. A Pani to z przyjemnością pewnie też, tak samo jak tata. Duże podobieństwo. Tak, jeśli chodzi o muzykę, to jest nasza wspólna pasja, która w moim przypadku została zaszczepiona już od dzieciństwa. A śpiewacie w akcjach, przy akcjach charytatywnych tego typu, bo niedawno w Strzelcach też śpiewaliście Państwo, tak? Kiedy byłam tutaj dla kogo? To znaczy, ja nie lubię o tym mówić, dlatego że zawsze wychodzę z założenia to, co napisane, że lewa twoja nie ma wiedzieć, co prawa. Dlatego za bardzo nie chcę mówić o charytatywnych, gdzie, dla kogo po prostu robimy to i będziemy robić. I jak wiem, to chyba to robicie bezinteresownie, bo wydaje mi się, że jesteście tu właśnie z potrzeby serca bardziej niż z potrzeby pieniądza. Ja nie uważam, że bezinteresownie. Jestem człowiekiem wierzącym, tak jak moja rodzina, także myślę, że wszystko gdzieś tam w niebie jest policzone i myślę, że to jest właśnie sens tego wszystkiego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, wzajemnie. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wsparli naszą Emilkę. I myślę, że następny raz będzie nas jeszcze więcej.
I dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Dobranoc. No i co, szczęśliwy tato? Tak, szczęśliwy. Udała się impreza. Bardzo jestem zadowolony za tą imprezę i za to, jak to było zrobione. I no, jestem szczęśliwy, krótko mówiąc. A jakie są rokowania? Co lekarze mówią? Na razie jest wszystko na dobrej drodze. No, zobaczymy w najbliższych dniach. Jeszcze pozostało trochę do przeprowadzenia leczeń. Czyli jest poważna szansa na to, że zostanie wyleczona i wróci do młodzieży, będzie funkcjonowała, tak? Tak, już powoli wraca i już się zaklimatyzowała, no ale jeszcze to troszkę musi potrwać, żeby była całkiem zdrowa. Dziękuję, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, dobranoc. Do pana Piotra i na chwilę. Gwiazdy po piosenki idą. Nie, nie do końca. Coś chcecie zaśpiewać? Chcemy to zaśpiewać? Czekajcie, zaraz coś wymyślimy. No, ale stać się trochę, żeby w kapie. We are the world? No. A refren, nie? We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. Dziękuję. Ja dziękuję. Dobranoc.